We wtorkowy wieczór na obwodnicy Suwałk doszło do tragicznego zdarzenia. Około 18:30 na wysokości Poddubówka pod koła samochodu ciężarowego trafił pieszy. Mężczyzna zginął na miejscu. Na miejscu tej tragedii szybko pojawiła się policja i prokurator, a ruch pojazdów zmierzających w kierunku Budziska został przekierowany trasą wiodącą starą drogą krajową nr 8. Jak nas poinformowała Krystyna Szóstka, szefowa prokuratury rejonowej w Suwałkach, ofiara tej tragedii to młody, około 30-letni mężczyzna. Trwają czynności mające na celu szczegółowe ustalenie przebiegu zdarzenia, jednak jak udało się nam ustalić, śledczy nie wykluczają, że śmierć pieszego mogła być aktem samobójczym. Na tę chwilę prokuratura nie ujawnia, co więcej zdołała w ciągu pierwszych zaledwie kilkunastu godzin od zdarzenia ustalić.